W jednym z artykułów powołałem się na książkę Geoffrey'a Taylora Bulla, żyjącego według naszych informacji w latach 1921-1999. Był to misjonarz w Tybecie i więzień w Chinach komunistycznych. I ten człowiek powiedział kiedyś, że przez wiele lat Pan często zwracał moją uwagę na jeden z najmniej ewangelizowanych narodów na świecie, Tybetańczyków. I co wiemy, w latach 90. XIX wieku Anna R. Taylor była pierwszą chrześcijańską misjonarką, która przekroczyła mury tego kraju, który przez wieki izolował się od reszty świata. William Christie, misjonarz Christian Missionary Alliance, niedługo po czasach Hudsona Taylora również wkroczył na pogranicze Tybetu. I Taylor, Geoffrey Taylor Bull, stwierdził, teraz czas na bardziej współczesnego misjonarza. Geoffrey Taylor Bull urodził się w Anglii w 1921 roku w rodzinie o fundamentalistycznych i ewangelicznych przekonaniach. W młodym wieku poznał Chrystusa jako swojego osobistego Zbawiciela. W wieku 15 lat został ochrzczony przez zanurzenie i przyjęty do społeczności grupy chrześcijan spotykających się w prostocie Nowego Testamentu. Grupa ta należała do ruchu braci. Bull zamierzał zająć się bankowością, ale Duch Święty poprowadził go do pracy misyjnej w Azji Środkowej. Już w 1941 roku Geoffrey Taylor Bull rozpoczął realizować swoje powołanie. Wkrótce po II wojnie światowej przywódcy jego zgromadzenia, jego zboru lokalnego, jego kościoła zgodzili się utożsamić z nim w pracy Bożej w Azji Środkowej. W marcu 1947 roku Bull i jego współpracownik George M. Patterson ze Szkocji popłynęli do Chin. Udali się w głąb Chin do obszaru graniczącego z Tybetem, do obszaru granicznego dzielonego z Tybetem, gdzie najpierw studiowali język chiński. Po 3 latach intensywnych studiów lingwistycznych udało im się zdobyć praktyczną znajomość tego języka, a także języka tybetańskiego. Pod koniec tego czasu zaczęli przemieszczać się na pogranicze Tybetu i nawiązywać dobre kontakty z przywódcami plemiennymi, których strefa wpływów sięgała daleko w głąb Tybetu. Uczyli się kultury i religii tych ludzi, do których Bóg ich powołał. Żyli wśród nich, prowadząc koczowniczy tryb życia. Nauczyli się jeździć na ich pełnych energii kucykach i jedli ich potrawy. W tym czasie chińskie siły komunistyczne Armii Czerwonej przejęły kontrolę nad Tybetem. Bull był świadkiem ostatnich dni tybetańskiej niepodległości i został wzięty do niewoli na ponad 3 lata. Początkowo Geoffrey Taylor Bull przebywał w odosobnieniu. Później został zamknięty w chińskim więzieniu, gdzie przeszedł wszystkie subtelne psychiczne tortury reedukacji i reformy myśli. Jego przyjaciel George otrzymał wcześniej pozwolenie od Tybetu na podróż do granicy z Indiami. Przez pierwsze 12 miesięcy Geoffrey był przetrzymywany w izolatce w bardzo małej celi, której nie miał wystarczająco dużo miejsca, by się obrócić. Porównał to do doświadczenia Pana Jezusa, który ze swoich królestw chwały jako Pan Wszechświata został poprzez swoje wcielenie ograniczony do ludzkiego ciała. Chińczycy postrzegali go jako szpiega Wielkiej Brytanii i próbowali zmusić go do przyznania się
do wiedzy o sprawach o znaczeniu militarnym i politycznym, ale on nie miał żadnej wiedzy na ten temat. Karmili go stałą dietą komunistycznej propagandy i mówili mu, że Wielka Brytania już popadła w komunizm. Powiedzieli mu, że jeśli nie będzie z nimi współpracował, jego rodzina w Anglii poniesie poważne konsekwencje. Niemal codziennie grożono mu egzekucją. W tym bardzo trudnym czasie jego ufność była tylko w panu. Następnie został przeniesiony do nieco bardziej swobodnych chińskich obozów więziennych gdzieś na dalekim północnym zachodzie Chin. Czasami podchodzono do niego po przyjacielsku, ale potem z wielką pogardą i upokorzeniem, grożąc mu śmiercią, jeśli nie będzie współpracował z chińskimi władzami. Codziennie próbowano złamać ducha tego młodego człowieka poprzez pranie mózgu. Przez ten czas był zachęcany w panu poprzez wersety z Pisma Świętego, których nauczył się na pamięć w młodości, oraz poprzez śpiewanie wspaniałych starych hymnów wiary. W sumie był w niewoli komunistycznych Chińczyków przez 3 lata i 2 miesiące. Ostatecznie został zwolniony w Hongkongu przez władze brytyjskie. Podczas tej długiej męki wielu ludzi na całym świecie modliło się za Bulla, a on zdał sobie sprawę, że tylko dzięki miłującej łasce Pana Jezusa i modlitwom niezliczonych ludzi udało mu się przetrwać. Po kilku miesiącach rekonwalescencji, po rygorach obozu więziennego i napięciu emocjonalnym, był w stanie ponownie wkroczyć z wiarą w misję, w służbę misyjną. Swoje doświadczenia więzienne opisał w książce When Iron Gates Yield, która jest bardzo obrazowym opisem tych lat uwięzienia. Jej kontynuacją jest God Holds the Key, Bóg trzyma klucz, którą uważa się za piękną książkę z medytacjami modlitewnymi. Ożenił się, a następnie służył panu w późnych latach 50. i wczesnych 60. na Borneo. Następnie pełnił szeroką służbę w zakresie konferencji i nauczania biblijnego. Był autorem wielu bardzo poczytnych książek i wywarł głęboki wpływ na wielu młodych ludzi, którzy starali się poznać zamysł Pana. Byli też inni, którzy wpadli w ręce chińskich komunistów. Niektórzy marnieli w więzieniach, podczas gdy dla innych śmierć przyszła szybko, jak dla Johna i Betty Stamm. Nie cierpieli długich lat więzienia. W błysku komunistycznego miecza, który pozbawił ich głowy, zostali wprowadzeni przed oblicze Pana. Cenna jest w oczach Pana śmierć Jego wiernych. Trwała łaska Pana podtrzymywała każdego z nich. Gdy wkraczamy w nowy wiek, w nowe tysiąclecie, widzimy, że wróg ludzkich dusz intensyfikuje swoje działania wojenne i możemy się spodziewać, że i my również zostaniemy wezwani do cierpienia i uwięzienia i śmierci dla sprawy Chrystusa. Czy jesteśmy duchowo gotowi na takie doświadczenia, aby być gotowi na uwięzienie i śmierć dla sprawy Chrystusa? Wracając do Geoffrey'a Taylora Bulla, to przeżył on 3-letnie uwięzienie w Tybecie, gdy służył jako misjonarz. Jego bestsellerowa autobiografia When Iron Gates Yield odpowiada na pytania i opowiada jego niezwykłą historię. Geoffrey wyruszył z Londynu, by zostać misjonarzem w Chinach w lutym 1947 roku. Nie mógł sobie wyobrazić dramatu i cierpienia, jakie przeżyje w kolejnych latach. Studiował języki chiński i tybetański, przemierzył tysiące kilometrów, głosząc i nauczając jeszcze przed przybyciem do Tybetu. Po raz pierwszy postawił stopę na tybetańskiej ziemi 29 lipca 1950 roku i napisał w swojej Biblii: tuż przed południem przekroczyłem rzekę złotego piasku, która wypływa z górnego biegu Jangcy, i postawiłem stopę na tybetańskiej ziemi. Dla mnie było to bardzo wielkie wydarzenie.
A także ośmielam się wierzyć, że bardzo wielkie wydarzenie w historii postępu Ewangelii w Azji Środkowej z woli Boga. W kolejnych dniach i miesiącach przeszedł ciężką chorobę. Doświadczył trzęsień ziemi i dawał świadectwo swojej wiary wysokim rangą politykom. Spotkał też straż przednią nacierającej chińskiej Armii Czerwonej, został wzięty do niewoli i umieszczony w areszcie domowym. Tak rozpoczęły się 3 lata niewoli. Znosił izolację w lochu i upokarzające przesłuchania. Ustanowił codzienną rutynę, która obejmowała modlitwę, zapamiętywanie Biblii, śpiewanie hymnów, komponowanie wierszy i rozmyślania, medytację nad tym, co Słowo Boże mówi. Geoffrey miał wtedy 29 lat i został uznany za szpiega. Był skuty kajdankami, fałszywie oskarżony, torturowany psychicznie i fizycznie, grożono mu egzekucją. Ale jego wiara pozostała niezachwiana. Mniej więcej w tym czasie coraz bardziej zdawał sobie sprawę z modlitw chrześcijan na całym świecie. Jego porywacze dziwili się jego łagodności i opanowaniu. We wrześniu 1953 roku został przewieziony do Chongqing i umieszczony w izolatce. Później 11 grudnia tego samego 1953 roku powiedziano mu, że ma zostać wydalony z Tybetu. 15 grudnia 1953 roku w Hanku zwrócono mu jego rzeczy osobiste, w tym Biblię. Ostatecznie został uwolniony 19 grudnia 1953 roku w Kantonie, a następnie udał się do Hongkongu w drodze do Wielkiej Brytanii. Po krótkim odpoczynku podróżował po kraju, dzieląc się swoimi doświadczeniami podtrzymywania łaski podczas pobytu w więzieniu. W 1955 roku poślubił swoją żonę Nan Templeton z domu Templeton z Milngavie i mieszkał przez ponad 40 lat w okolicy Milngavie. Geoffrey rozwinął bardzo cenioną służbę nauczania Biblii. Napisał kilka książek, w tym kilka dla dzieci. Geoffrey pozostawił żonę i 3 synów, Rosa, Petera i Alistera, ich żony i 8 wnucząt w momencie, gdy Pan odwołał go z tej ziemi. Tak w skrócie wygląda historia Geoffreya Taylora Bulla i myślę, że możemy się z tego życia trochę cennych lekcji nauczyć. Geoffrey Taylor Bull, 1921-1999, misjonarz w Tybecie i więzień w Chinach komunistycznych.